Setki obdarowanych osób, chwile wdzięczności i niezwykłe wzruszenia. Z kilkudniowego wyjazdu do Lwowa wróciła Fundacja Bratnia Dusza. Wraz z grupą motocyklistów odwieźli zebrane dary dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Nasza akcja odniosła olbrzymi sukces. Olbrzymi sukces, ale drodzy Państwo, to jest wszystko Państwa zasługa, bo tylko dzięki Wam, dzięki temu, że przekazaliście nam tyle darów, przekazaliście nam serce, modliliście się za nas, żeby wszystko się udało, to wszystko się udało. Dary trafiły do hospicjum, domu dziecka oraz rodzin wielodzietnych. To były niezwykłe spotkania, mówił Mariusz Kowalczyk z Sącz Biker, grupy motocyklistów, którzy od lat wspierają akcję. Zobaczyć ich po 2 latach, zapłakanych, z woreczkami, którzy czekają na nas, na te prezenty, już przed hospicjum, coś pięknego, to mówię, no łezki wzruszenia, nie tylko nasze. Dyrektor powiedział przepięknie, drodzy Państwo, robicie niesamowitą rzecz, jesteśmy Wam tak bardzo wdzięczni, ale nawet jak jesteście, to przyjdźcie chociaż z nimi porozmawiać, żeby oni chociaż zobaczyli, że jesteście, bo dla nich ta rozmowa jest bezcenna. To, że jesteście, oni przez kolejny rok będą wspominać. Dzieciakom niezwykłą radość sprawiła przejażdżka motocyklami. Chłopcy zrobili niesamowitą rzecz. Moi drodzy, spotkaliśmy się na takim placu strzeżonym, gdzie wszystkie dzieci jeździły na motocyklach. Dzieci krzyczały, najwspanialsza rzecz w moim życiu, spełniło się moje marzenie. Dzieci z katedry przyszły, zaśpiewały tam piosenkę Orląt Lwowskich. Tyle emocji, tyle uśmiechu. Dostają jakiekolwiek prezenty. Te dzieci dostają prezenty i on patrzy, że to dostał, idzie do drugiego i się dzieli z innym dzieckiem, z całkowicie innej rodziny. To jest, i on mówi, takie dziecko potrafi powiedzieć, że to jest jego najszczęśliwszy dzień w jego życiu. W akcję włączyło się także Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, które przekazało żywność, środki czystości i higieny osobistej, przybory szkolne, książki oraz witaminy i odżywki dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na wschodzie nie żyje się lekko i warto pomagać tym, którzy oczekują tej pomocy. Dlatego też powiat, zarząd, samorząd cały wspiera takie inicjatywy i w przyszłości również będzie wspierał. A jak podsumowuje akcję Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza, dzięki wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli dary trafiły do kilkuset osób.